Magister inżynier Olimpia Baranowska. Fizyk. Dwa równoległe przewody doktorskie z mikroelektroniki organicznej i abstrakcyjnej fizyki kwantowej, a wśród doświadczeń między innymi kilka lat pracy w Inventi. Założycielka IOC spółka z o.o. Współtwórca atelokolagenu Colway oraz wielu awangardowych receptur kosmetyków i suplementów diety. Świetny handlowiec i organizator. Odniosła imponujący i szybki sukces w biznesie. Spodziewamy się zrealizować we współpracy z jej zespołem jeszcze nie jeden projekt, o którym będzie bardzo głośno. A teraz pewna niespodzianka. Atelokrem MC kwadrat. Dwie literki w tym wzorze są ważne. E, energia, C, światło. Więcej nie trzeba wiedzieć, bo to są główne cechy tego kremu. Energia, światło. I krem 24 godziny. Co to znaczy? To znaczy, może być tak, ale może być jeszcze lepiej. To znaczy, że ten krem działa jak kroplówka. Baza, która została tutaj użyta, o czym za chwilę, powoduje, że uwalnia stopniowo substancje aktywne, tak samo jakby jak człowiek podłączony pod kroplówką. One nie uwalniają się natychmiastowo, drażniąc fibroblasty na przykład, tylko są podawane do skóry bardzo naturalnie, przez całą dobę. Można użyć go raz, a jeśli ktoś zechce zwiększyć dawkę tej kroplówki, w cudzysłowie oczywiście, to można stosować go rano i wieczorem. Odsłonię. Główne składniki: atelokolagen, tropokolagen, prokolagen, coś jeszcze, o czym za chwilę. Baza ciekłokrystaliczna. Ja wiem, że Państwo mieliście do czynienia z bazami ciekłokrystalicznymi, ale to jest oleosomowa baza ciekłokrystaliczna, to jest inna baza. Ja swoją drogą nie byłam przekonana do tego, żeby w tamtym czasie użyć takiej bazy, bo ona poza tym, że była ciekłokrystaliczna, ona nie była jeszcze kroplówką. Teraz już jest. To jest zupełnie coś innego. To jest naprawdę pierwszy na świecie kosmetyk, pierwszy krem, który łączy ze sobą trzy przełomowe odkrycia. Tymi odkryciami są biomimetyka, którą Państwo znacie, układ ciekłokrystaliczny i atelokolagen. Nie ma takiego kremu.